serdecznie dzisiejszy odcinek. Chciałam Wam pokazać dwie nowości, które nabyłam. Co jakiś czas właśnie robię taki modyfikowany odcinek pod tytułem co zawitało w moim kuferku i tutaj w moim, na moim etażerce. Pierwszą rzecz, którą właśnie zastanawiałam się nad nią, czy w ogóle ją kupić, gdyż mam swoje ulubione tutaj palety cieni i nie używam ich, że tak powiem, tak często, to jest limitowana paletka Estee Lauder, ona się nazywa By Violet i pod skryptem jest Dangerous. To jest taka paleta 8 cieni, która, jak pamiętam, widziałam na stronie Neiman Marcusa, była w dwóch odsłonach. Ja widziałam tylko tą jedną i zdecydowałam, ona się rozkupiła, ona została wykupiona bardzo, bardzo szybko, więc zdecydowałam się po prostu wrócić do sklepu i w takim pięknym opakowaniu zakupić właśnie te piękne cienie. Jest ich 8, ogólna gramatura to jest 10. Jestem ciekawa, gdzie został wyprodukowany, w USA. I słuchajcie, w tym pięknym pusterku, ja Wam chyba pokazywałam nowe cienie, które wejdą teraz i weszły już, albo dopiero wejdą, bo jest opóźnienie z tej fantastycznej, fantastycznego launchu na nowy sezon, na wiosnę. I ja mam je dzisiaj na oku i bardzo, bardzo mi się podobają. One są bardziej matowe. A natomiast te, słuchajcie, nie wiem czy tu widać, są bardzo świecące. To są odcienie, które są bardzo takie metaliczne, bym powiedziała kremowe w porównaniu z tymi, co mam. Bardzo ładnie napigmentowane. Ja dopiero pierwszy raz, zobaczcie, jaki piękny ten kolor jest. Generalnie ja lubię takie zielono-złoto-granatowe. Być może ta paletka, bo ona wyszła w zeszłym roku, być może ta paletka bardziej by się sprawdziła tutaj właśnie na zimę, ale ja myślę, że one są tak śliczne, tak ładne połączenia, słuchajcie, że sprawdzi się też tutaj, staram się Wam otworzyć, pogadać, na sezon tutaj taki wiosenny, no bo nawet na wyjście. Bardzo podoba mi się, słuchajcie, to puzderko. Jest takie ala złote z takimi niebieskimi, niebieską obudową. I zobaczymy, czy będzie to miłość, czy nie. Ja na pewno spróbuję tych złotych i tych niebieskich kolorów. Bardzo mi się też podoba. Tutaj jest taki, słuchajcie, spróbuję go dodać, taki czarny granatozieleń. Zobaczymy. Także znam Wam relację. To źle mi się zrobiło. Także wróciłam się specjalnie po tą planetę, żeby zobaczyć. Jak zobaczyłam, że właśnie też była rozkupiona, więc druga wersja była troszeczkę bardziej neutralna, ja bym powiedziała, z takimi kolorami żółto-pomarańczowo-czerwono-brązowymi, pamiętam. I obydwie były rozkupione, miały dość dobre recenzje, czemu nie? I następną rzecz, którą jestem bardzo, bardzo podekscytowana i znacie moją miłość do Tomiego Forda. Wróciłam też po paletę, to jest paleta, która wyszła chyba w zeszłym roku, ja nie bardzo śledziłam to, ale co jakiś czas właśnie ta seria Soleil, taka letnia, taka promienista, pojawia się właśnie na stędzie Tomiego Forda. To jest strasznie duży, o Boże, boję się, że brudzę, słuchajcie, strasznie duży puder w takim flanelowej, nawet nie flanelowej, takiej aksamitnej dust bag macie. No i ubrudziłam taki wielki puder biały. Ja widziałam na koleżance ten puder i generalnie zastanawiam się, kupić, nie kupić. Ona mówi, a dzisiaj sobie nałożyłam, możesz od razu zobaczyć efekt. Powiem Wam, że był taki stonowany, mimo że ona była trochę przymalowana, ale zastanawiam się, czy mają inny, słuchajcie, tutaj kolory. Niestety nie mieli. To jest kolor Nude Glow. I słuchajcie, w środku macie do konturowania, czyli macie tak, generalnie taki różowy rozświetlacz. Wierzcie mi, on jest różowy, może tu za bardzo go nie widać, ale jest różowy. Jest taki ceglasty, boże, nie mogę otworzyć, taki ceglasty, słuchajcie,
róż. I co mi najbardziej, taki trochę nie to bronzer, wolałabym, żeby to bronzer, a rozświetlacz, coś takiego. Jestem bardzo ciekawa, jak tu, słuchajcie, będzie można budować to rozświetlenie. Na nim bardzo mi się podobało, więc zdecydowałam, czemu nie. Jedyna rzecz, co mi nie wiedziałam, że on jest taki wielgasień, słuchajcie, on jest nieporęczny nawet tutaj w trzymaniu, ale jakościowo ja wiem, ja miałam, byłam zakochana w tym pudrze rozświetlającym. Jednocześnie tam był puder brązujący, mi się on potógł i nie mogłam już dostać odpowiednika. Później widziałam, to mi nie chciało się tyle pieniędzy wydać. Także jeżeli zobaczę jeszcze tą wersję z bardziej brązującą częścią, tą górną, to na pewno to nabędę. One są bardzo jedwabiste. Słyszałam, że bardzo ładnie się nadbudowują tutaj na twarzy, więc generalnie jestem na tak, ale Wam zdam relacje. Jestem naprawdę bardzo podekscytowana i tymi cieniami, i tą paletką. Dzisiaj na ustach, słuchajcie, mam Tommy'ego Forda, tą pomadkę, którą wyciągałam z tego unboxing nieoczekiwanego. Ja ją mam tu z tyłu. Słuchajcie, jest, powiem Wam, bardzo, bardzo trwała. Jest to taka wersja stain i to jest numer 4 No Vacancy. Naprawdę bardzo stała, płynna na początku, ale później jak już ją położycie, to naprawdę ona zostaje cały dzień z Wami. Także też polecam, ale niedługo będą ulubieńcy miesiąca i na pewno pokażę moje kosmetyki, które skradły mi serce, które były używane i będą ze mną na co dzień. A na dzisiaj to wszystko. Żegnam Was gorąco, przypominam o rozdaniu, wiecie o tym. Jeśli Wam się kanał podoba, to zapraszam do subskrypcji. Wspierajcie mi, jeśli macie jakieś komentarze, zapytania, to dopiszcie do mnie, ja chętnie odpowiem. Do zobaczenia, pa pa. Na Was czekam.